Dzień dobry. Zapraszam Państwa na copiątkowe wydanie Mapy Kultury. Mapa Kultury to program telewizyjny w Telewizji Łódź, który emitujemy w piątki, ale także interaktywny portal, do którego współtworzenia wszystkich Państwa zapraszamy. Dzień dobry jeszcze raz. Martyna Sztaba. Zaciśniętych w dłoniach, mam nadzieję, wiarę, chęć, by zostawić tu coś po nas. Szalona młodość pod rękę na barykady nas prowadzi, chociaż powiewają tam tylko podarte sztandary. Przepraszam mamo, znowu nie wrócę na noc, a może rano będziesz czekać na mnie pod ciężką bramą. Może nie gniewaj się, wiesz, że tak trzeba, wiesz, że muszę, to ty mówiłaś, rób tylko to, co słuszne. Na tych ulicach eksploduje moje serce, tak z wolności, pierwszy raz czując szczęście. Byłem głodny, byłem samotny, było mi zimno, to nieważne. Ucieczki sumienie nie chcę udźwignąć, są takie sprawy, te śmiertelnie poważne. Nie czujesz strachu, a od nich nie liczysz na łaskę. Znasz konsekwencje i skutki tych wyborów, ale musisz, to oni dali ci 30 lat powodu. Ujadają psy i groźnie warczą tanki. Powietrza gryzie smak, na plecach grają białe pałki. Dziwny to marsz, skrzyku i upokorze. Niech grają, jeden kamień więcej na naszej drodze. Kolejne nie, sprzeciw, weto dla bandytów. Nieznany sprawca, znajoma krew płynie po chodniku. Złamane palce ledwo mają siłę pisać. Muszą to obowiązek pokonać ich chociaż w myślach. Mogą co tylko chcą, a chcą pełną pulę zamknąć w klatce myśli. Smyt założyć na duszę, kaganiec na usta, serce zmienić w maszynę. A to uczyni mnie trupem, chociaż fizycznie jeszcze żyję. Miasto śpimy, spróbujemy je obudzić i zapalić światło solidarności ranem u ludzi. Znamy konsekwencje i skutki tych wyborów, lecz musimy, to oni dali 30 lat powodów. Mówią raz się żyje, ale nawet jeśli raz to godnie. Mówią zegnij szyję, tak być będzie wygodnie. Nie chcę wygody, chcę sprawiedliwości tu i teraz. Chcę, by nikt bliźniego tu zgodności nie odzierał. Ty też? To chodź z nami tak bez obaw. Chociaż jak wilki będziemy pod gwiazdami unikać ich obław. Znamy konsekwencje i skutki tych wyborów, lecz musimy, to oni dali 30 lat powodów. W pięści ściskam kamienie. W pięści ściskam kamienie. Pan Tomasz Filipczak, Towarzystwo Inicjatyw Społecznych, pani Małgorzata Godua-Zawratyńska, Wydział Kultury Miasta Łodzi i pan Edward Chudzik, Narodowe Centrum Kultury. Jutro, 8 grudnia o godzinie 11 w Urzędzie Miasta przy Piotrkowskiej 104 rozpoczyna się sympozjum, olbrzymie wydarzenie pod tytułem Panorama Oporu, Wolna Myśl, Wolne Słowo 1976-1989. Na sympozjum zaprosili Państwo bardzo wielu gości. Mnie osobiście zainteresowała Maria Anda Rotenberg, to z tego względu, że jestem historyczką sztuki, ale wiem, że tych gości jest dużo więcej. Czy mogę usłyszeć parę słów o najciekawszych gościach? Strasznie dużo, tak. Ja myślę, że każdy jest ciekawy, więc zacznijmy od profesora Friszke, który będzie miał referat wprowadzający. Pozostali prelegenci w zasadzie będą mówili tak dosyć swobodnie. Będzie to pani Teresa Bogucka, swego czasu absolutnie
najważniejsza osoba w Komitecie Kultury Niezależnej, potem Mirosław Chojecki, twórca nowej Kontaktu, dorobek Mirka jest olbrzymi, następnie będzie Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej, środowisko aktorów będzie reprezentował Kazimierz Kacor. Do tego dochodzi jeszcze historyk IPN pan Radosław Peterman. Kogo by tam jeszcze coś? Czy państwo podzieli to na jakieś sekcje? Czy są, nie wiem, na jakieś tematy? Nie, idea jest taka, że chodzi o pokazanie oporu troszeczkę mniej podręcznikowo, żeby dopóki żyją świadkowie tamtych czasów, żeby po prostu, a są to najlepsi świadkowie, żeby po prostu opowiedzieli rzeczy, które się wymazuje gumką powolutku. Tak? Każda historia jak się kurczy, tak? Zostają tylko jakieś tam wielkie zjawiska. Natomiast opór społeczny w tamtych latach to był opór wielu, wielu środowisk. Wybraliśmy te, no, które de facto można było ściągnąć i mam nadzieję, że idea ta trafi do odbiorców, dlatego że ci, którzy przyjdą, i nie tylko ci, po prostu brali udział w takim oporze, o nich się po prostu zapomina. No, mówi się bojkot aktorów. Koniec. Kropka. Cała historia, tak? I myślę, że właśnie chodzi o przybliżenie po prostu tych zjawisk i przypomnienie ich, po prostu chronienie przed utratą pamięci, tak? Ma to formę edukacyjną. Myślę, że taka jest idea również przyświeca Narodowym Centrum Kultury. Tak, ale sympozjum to jest oczywiście jedna, ta główna część, oś całego wydarzenia. Tak. Do samego sympozjum będzie też wystawa, kolekcja Krzysztofa Bronowskiego w jego mieszkaniu na łódzkim Widzewie. Chciałabym, żebyśmy zanim przeszli do drugiej części rozmowy, żebyśmy zobaczyli, co to za kolekcja i co pan Krzysztof ma w swoim domu. W bloku na łódzkim Widzewie Krzysztof Bronowski zgromadził chyba największy w Polsce zbiór bibuły, książek, pism, ulotek, które drukowano poza zasięgiem PRL-owskiej cenzury. Podstawowy zbiór jest dla oszczędności miejsca rozmieszczony formatem alfabetycznie od litery A po kolei. Mamy literę K, literę M, to litery Z, format A5. Dalej koło okna są formaty większe, formaty A4. Mniejsze książki, łatwiej do przechowywania w pudełkach, również alfabetycznie. Zbierane, archiwizowane i katalogowane przez ponad 30 lat rozpełzły się po pięciopokojowym mieszkaniu i dwóch piwnicach. Jak ten zbiór zdefiniować, porównać? Większy od największych zbiorów zagranicznych, dwóch europejskich, Jacka Sygnarskiego we Fryburgu i Uniwersytetu w Bremie. To jest moje 30 lat pracy. Dłużej, bo wiele, wiele godzin dziennie, od 30 lat. Zbiór Bronowskiego to z jednej strony pojedyncze ulotki, z drugiej opasłe tomiska. Druki podziemne nazywamy bibułą. Nazwa bierze się od tytułu tej książki. To jest oryginalne wydanie z 1903 roku. Rzadko jest tak ładnie zachowane. Piłsudskiego, pierwsza część jego pracy o pracy podziemnej była nazwana bibułą. Przyjmuje się, że pierwszymi drukami były druki korowskie. Natomiast rzeczywiście pierwszą gazetką było pismo u progu. Przez 25 lat nie było wiadomo, kto to robił. Ja podejrzewam, że mam w zbiorze około 25 do 30 tysięcy numerów, a to jest około 40% podejrzewam całości produkcji wydawniczej czasopism. Tak jak w przypadku książek przekroczyłem 50% tych, które się ukazały. Duża część druków w dużym pokoju gazetek jest w drugim pomieszczeniu, bardziej magazynowym, w sypialni. Cały zbiór jest w mieszkaniu. Panie Edwardzie, przed chwilą zobaczyliśmy kolekcję pana Krzysztofa, ale pan chyba też coś kolekcjonuje. Nie kolekcjonuję, ale w naszych domach z tamtych czasów pozostało wiele, wiele pamiątek. Ja tylko na dowód tego, że tego typu druki zaświadczają naszej historii i te historie przechowują i są śladem po tym, co było niegdyś, być może niedługo już jedynym śladem, kiedy nas zabraknie, no to warto
on je pielęgnować i dlatego kolekcja pana Bronowskiego ma kapitalne znaczenie i jest w Łodzi, bo Łódź kiedyś była centrum, jednym z centrów z całą pewnością opozycji, to tu działa się historia, wielka historia, a ja mam dowód na to działanie się historii, mianowicie w 1981 roku, po zakończeniu wielkiego strajku studenckiego, przyjechała do Łodzi Oriana Fallaci. Ona przyjechała do Polski, żeby zrobić wywiad z Wałęsą i natychmiast po tym wywiadzie przyjechała do Łodzi, bo tu się działa historia. Wielka Oriana Fallaci, tu na tym plakacie jest jej autograf. I jak pan zdobył plakat? Ona przyjechała do nas na Aleje Kościuszki 65, tam było centrum strajkowe i po zakończonym strajku po prostu nas odwiedziła. Więc spontanicznie wzięliśmy to, co mieliśmy pod ręką, a pod ręką mieliśmy właśnie te pierwsze wydruki protestu przeciwko aresztowaniu Lindy Lynch, która notabene jutro chyba odwiedzi nas na sympozjum. I poprosiliśmy ją, nie ja jeden pewnie mam taką pamiątkę, o autograf, bo dla nas to było niezwykłe przeżycie. Oriana Fallaci już wówczas była jedną z najwybitniejszych dziennikarek świata. A co stało się takiego, że Urząd Miasta Łodzi postanowił wesprzeć takie przedsięwzięcie? Jakby co było państwa celem, jakby zapraszając do współpracy ENCEK i organizując sympozjum? Myślę, że to nie wyglądało tak, że myśmy ENCEK zaprosili, tylko wspólnie doszliśmy do tego, że łącznie z panem Tomaszem Filipczakiem, który właściwie był pomysłodawcą tego sympozjum, że taka rzecz w Łodzi powinna się odbyć. Tak jak już pan Edward Chudzik wspomniał, Łódź była jednym z najważniejszych ośrodków ruchu opozycyjnego. Tutaj pojawiały się jedne z najważniejszych wydarzeń. Jako druga powstała w Polsce pomarańczowa alternatywa, była to Galeria Działań Maniakalnych, diecezja łódzka. Jako drugie miejsce po Wrocławiu, bo ja już jestem z trochę późniejszego czasu i przez mój dom może nie takie nazwiska, natomiast przewalała się od początku do końca pomarańczowa alternatywa. Mój mąż był współzałożycielem Pomarańczowej w Łodzi. Mam do tego bardzo osobisty stosunek i zaangażowałam się jak tylko mogłam, ponieważ uważam, że taka historia powinna przetrwać. Takie właśnie cele ma ENCEK, takie ma Łódzkie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych. Następne pokolenia powinny wiedzieć o tym, że są autorytety, o których nie można zapominać. I powiem anegdotę, że jak próbowaliśmy nagłośnić to wydarzenie, to spotkałam się z takim twierdzeniem, a kogo takie dinozaury interesują? No i właśnie temu młodemu dziennikarzowi powiedziałam, mój drogi kolego, gdyby nie te dinozaury, to na pewno nie pracowałbyś w wolnych mediach. I myślę, że tego typu spotkania, tego typu rozmowy, przypominanie tych czasów jest bardzo istotne, aby młode pokolenia z większym szacunkiem podchodziły do autorytetów, aby wiedziały, że takie autorytety istnieją i że w ogóle trzeba mieć autorytety, bo bez nich, bez takich drogowskazów, bez takich lokomotyw naprawdę trudno znaleźć właściwą drogę w życiu. A młodzi ludzie, sama mam dwóch prawie dorosłych synów, którym się wydaje, że tak wszystko od nich zależy tylko, to nie do końca, to nie tak. Dziękuję państwu bardzo. Gratuluję pomysłu na to wydarzenie. Też gratuluję zaproszenia Eldo, którego teledysk wcześniej oglądaliśmy. Świetny pomysł. To jest jeden z moich ulubionych raperów. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję. Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych Zbigniewa Stania mieści się w Lipcach Rejmontowskich. Zgromadzone w niej przedmioty to wynik kolekcjonerskich zainteresowań jej twórcy. Można zobaczyć tu dawne sprzęty gospodarskie, wyposażenie chałup, przedmioty obrzędu religijnego i te związane z folklorem księstwa łowickiego. Większość z nich odratowana i odrestaurowana przez pana Zbigniewa stanowi obecnie doskonały przykład kultury ludowej, obyczajowości i życia mieszkańców okolicznych wsi. Oczywiście są tu też i Rejmont Jany. Gdy pan Zbigniew był dzieckiem, obserwował pracę przy realizacji filmu Chłopi i już wtedy zaczął zbierać autografy grających w filmie aktorów. Kolekcja jest unikatowa, a warto dodać, że znajduje się w niej również ponad 90 wydań powieści Chłopi Rejmonta, a wśród nich pierwsze wydanie amerykańskie, francuskie czy angielskie. W swojej galerii pan Zbigniew każdego oprowadzi sam, a historii i anegdot związanych ze zgromadzonymi przedmiotami można słuchać bez końca.
W naszej kuchni Maciej Rosiński. Maciej Rosiński, który przyniósł karpia. Tak, dzisiaj jest karp. No, mamy mapę kultury i cały czas mówimy o tradycji. To jest taka trochę znienawidzona rzecz na Wigilię Polską, przez młodzież szczególnie. Więc miałem zrobić karpia w sosie szarym, takiego na szaro tak zwanego, to jest po łódzku. Ale stwierdziłem, że muszą być wszyscy zadowoleni, więc zliftingowałem, tak brzydko mówiąc, ten przepis i dodałem dużo od siebie. Przede wszystkim przygotowałem. To jest twój przepis? Twój własny przepis? To znaczy ja się inspirowałem, bo to tak zazwyczaj jest, że wiesz, czymś człowiek się inspiruje i gdzieś coś przeczyta, ponieważ ja też dużo czytam z racji mojego zawodu, to podobny przepis, troszkę są inne przyprawy. Natomiast przede wszystkim tak przygotowałem karpia. Widzisz, to jest wyfiletowany karp bez ości. Oczywiście te drobne ości w karpiu są niestety. On będzie normalnie obtaczany w mące, co jest ważne. Dodałem, Państwo tego w przepisie nie zobaczą, bo ja to mi się też ten przepis cały czas rodził, w zasadzie nawet przed programem. Dodałem pieprz cytrynowy. Mhm. Sos przygotuję i to będzie smażone, potem będzie lekko prążone. To znaczy będzie najpierw smażone na tłuszczu, a potem będzie podlewane lekko wodą i wtedy wrzucę podgrzybki suszone, które są już namoczone i pocięte, anyż, gwiazdki anyżu, kumin. To jest różnica, to co dzisiaj rozmawialiśmy wcześniej, pamiętasz? To jest kmin rzymski, tak się nazywa po prostu, to jest kumin w całości. Chrzan polski tarty i pieczarki, które są już przygotowane, papryka w trzech kolorach i czosnek. Maciek, ale coś to danie wydaje mi się takie za lekkie na ciebie. W którym momencie wchodzi 36% śmietana? W piurę. Ale śmietana i masło, czy tylko śmietana? Nie, no śmietana i masło. Musi być, wiesz, są dwie rzeczy, które są nierozerwalne przy piurę i ja po prostu uważam, że nie może się obyć bez słodkiej śmietany i bez masła, dlatego że po prostu to jest kompletnie, to jest tak fantastyczna rzecz i ta ryba będzie do tego idealnie pasowała, więc mamy też nawiązanie jakby do wigilijnych ziemniaków naszych, tylko zrobionych takich po mojemu. Chciałem dzisiaj po prostu, ponieważ ta konwencja programu i z mojej strony zazwyczaj jest taka akustyczna, bo tak się umawialiśmy z producentami tego programu, ale się postanowiłem po prostu to wszystko ładniej zrobić, bardziej kolorowo i dlaczego Łódź i Polska ma nie być kolorowa. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Małgorzata Ludwisiak, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, kuratorka wystawy Korespondencji, Aleksandra Jach, wspólny projekt, o którym kuratorka Muzeum Sztuki i jedna z osób zaangażowana w wspólny projekt, o którym powiemy chwilę później. 14 grudnia w Muzeum Sztuki w MS2 w MS Kwadrat otwiera się wystawa Korespondencja, sztuka współczesna, uniwersalizm. I to jest jedno z największych przedsięwzięć Muzeum Sztuki w Łodzi w ostatnich latach. Dwie olbrzymie kolekcje, które zdecydowaliście się połączyć, czyli kolekcja Muzeum Sztuki i szwajcarska kolekcja Rupf Stiftung i Kunstmuseum w Bern. Skąd w ogóle taki pomysł? Jakby dlaczego zdecydowaliście się połączyć kolekcję polską i szwajcarską? To jest rzeczywiście największe, jedno z największych albo w ogóle największe przedsięwzięcie tego rodzaju w historii muzeum 80-letniej, a zdecydowaliśmy się na taki krok z tego względu, że te dwie kolekcje, jak się okazało, są do siebie niezwykle podobne, są niezwykle symetryczne, w niezwykły sposób się uzupełniają, a w niektórych miejscach są niemal identyczne, mimo że każda z nich miała kompletnie różną historię powstania. I to sprowokowało nas do zadania pytania o uniwersalizm, uniwersalizm sztuki i jej języka. Czy one były konstruowane jakoś w podobnym czasie? Obie te kolekcje powstały mniej więcej w podobnym czasie, bo kolekcja łódzka powstała pod koniec lat 20. i jest jedną z najstarszych kolekcji muzealnych sztuki awangardowej na świecie.
I jej otwarcie dla publiczności w Łodzi miało miejsce w 1931 roku. A to, co jest tutaj ważne i zupełnie nietypowe, to fakt, że stworzyli ją artyści. To była inicjatywa artystów, między innymi Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, którzy dzięki swoim świetnym kontaktom w Paryżu i uporowi i zaangażowaniu stworzyli te kolekcje w ten sposób, że prosili swoich kolegów, awangardowych twórców, najważniejszych tamtego czasu, o to, żeby przekazywali dzieła w darze do mającej powstać w Łodzi kolekcji. Także była to zupełnie niezwykła sytuacja, bo twórcy tej miary, co Arp czy Leger, przekazywali swoje prace za darmo do kolekcji w nikomu nieznanym mieście gdzieś na wschodzie Europy. Czy te kolekcje mają jakieś punkty wspólne, jakby oprócz oczywistych założeń ideowych i tego samego czasu, w którym mniej więcej powstawały? Czy na przykład zdarzyło się tak, że, znaczy nie wiem, czy to w ogóle było możliwe, żeby na przykład dwie edycje tego samego dzieła znalazły się w obu kolekcjach? Na przykład dwie takie same fotografie? Niemalże to miało właśnie miejsce, bo druga kolekcja szwajcarska, krótko tylko dodam, jej powstanie też jest niezwykle ciekawe, dlatego że szwajcarski kolekcjoner Hermann Rupp, przedsiębiorca, biznesmen, dzięki przyjaźni z największym marszandem, który wtedy działał w Paryżu, Kahnweilerem, stworzył swoją kolekcję w zupełnie inny sposób. On po prostu kupował dzieła. Natomiast niezwykłe jest to, że rzeczywiście kupował dzieła od tych samych albo niemalże tych samych twórców, od których w tym samym czasie grupa AR, artyści z łódzkiej grupy AR, pozyskiwali pracę w darze, więc być może miały miejsce takie sytuacje, że marszant paryski i na przykład Jan Brzękowski czy Henryk Starzewski mijali się w drzwiach w atelier tego samego artysty. To ciekawe. Każdy wychodził z dziełem, tylko jeden z dziełem danym w darze, a drugi z dziełem i rachunkiem za to dzieło. Przeczytałam listę artystów, która jest imponująca, bo to są same największe nazwiska, właściwie 100 lat sztuki, 100 lat sztuki w ogóle międzynarodowej, nie tylko polskiej. Zastanawiam się, czy będzie ktokolwiek, kto będzie reprezentował młode pokolenie, czy będzie ktoś, kto jeszcze żyje. Oczywiście, bo ponieważ ta wystawa w jakiś sposób pokazuje, można powiedzieć, panoramę ostatnich 100 lat sztuki, zaczynając od takich nazwisk jak Pablo Picasso, Paul Klee czy Wasyl Kandyński, to ta panorama kończy się w pewien sposób, można powiedzieć, dzisiaj, bo takim dziełem z najświeższą datą 2012 jest interwencja Tomasza Kozaka w całą strukturę wystawy, artysty, którego zaprosiliśmy do projektu, ale oczywiście będzie można tam zobaczyć dzieła artystów młodego, bardzo młodego pokolenia, jak Agnieszkę Chojnacką, dzieła Ani Orlikowskiej, Aleksandry Ska, także twórców młodego pokolenia, których dzieła także znajdują się w kolekcji Muzeum Sztuki. Sama wystawa otwarcie już 14, ale muzeum oczywiście oprócz samej wystawy jednej nie próżnuje. Przygotowaliście wspólny projekt, który nazywa się Wspólny Projekt, razem z Fundacją Sztuki ING. Co to za projekt? Fundacja Sztuki Polskiej ING jest fundacją, która od wielu lat zajmuje się kolekcjonowaniem prac młodych artystów polskich, jak sama nazwa wskazuje. My w muzeum pracujemy raczej ze starszym pokoleniem, dlatego wspólny projekt jest dla nas tak ważny, ponieważ jest to szansa dla kuratorów muzeum, którzy będą zaangażowani w konkurs, na to, żeby pracować z wybranym artystą przez pół roku aż nad zgłoszonym projektem. Czy jest jakaś strona, jakiś deadline? Bardzo ważny deadline to jest 18 stycznia. Do tego dnia można zgłaszać swoje projekty. To, co jest bardzo ważne, to jest to, że projekt nie jest kierowany tylko i wyłącznie do artystów wizualnych, ale także do architektów, do projektantów, do twórców. Naprawdę wszelkiego rodzaju. Ale czy to muszą być artyści, czy socjolog też może wziąć udział w tym konkursie? No wszyscy znamy bardzo dobrze przykład Zbigniewa Libery, który jest artystą, który nigdy nie skończył studiów artystycznych, dlatego jesteśmy otwarci na propozycje socjologów, którzy są w stanie udowodnić nam, że uniosą realizację tego projektu w muzeum. Pewnie. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na wernisaż 14 grudnia o godzinie 18 do MS Kwadrat przy ulicy Ogrodowej 19. Dziękuję bardzo.
Mapa Kultury poleca. Wystawa Kody Dialogu od 7 grudnia 2012 do 5 stycznia 2013 roku. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. Salon Ciekawej Książki. 7-9 grudnia. Międzynarodowe Targi Łódzkie. 6. Festiwal Puls Literatury. 7-16 grudnia. Śródmiejskie Forum Kultury. Panorama Oporu. Wolne myśli, wolne słowa. 8 grudnia, godziny od 11 do 18. Piotrkowska 104. Wernisaż wystawy malarstwa Izabeli Marii Trelińskiej. 8 grudnia, godzina 12. Stacja Nowa Gdynia. Festiwal Future Shorts. Jesień 2012. 9 grudnia, godzina 18. Owoce i warzywa. Klubo Kawiarnia. Spotkanie z Małgorzatą Braunek i Arturem Cieślarem. Promocja książki Jabłoń w ogrodzie, morze jest blisko. 10 grudnia, godzina 18, Poleski Ośrodek Sztuki. Spotkanie z Jackiem Reginią Zacharskim, autorem książki Przedwojenna Łódź. 11 grudnia, godzina 17.30, Muzeum Miasta Łodzi. Spotkanie z Piotrem Adamczykiem i promocja książki Pożądanie mieszka w szafie. 12 grudnia 2012, godzina 18, Poleski Ośrodek Sztuki. LDZ Video. 5 live aktów 5 łódzkich zespołów muzycznych. 12 grudnia, godzina 18.30, Miejski Punkt Kultury Prekser. 7. odsłona wystawy Sztuka Matek Fundacji Mama. Pomiędzy sztuką a codziennością. 14 grudnia, godzina 17.30, Galeria Manhattan. Wystawa Korespondencje. Sztuka nowoczesna a uniwersalizm. 14 grudnia 2012, 30 czerwca 2013, MS Kwadrat. Kolejna mapa kultury już powoli za nami. Możemy przypiąć kolejną pineskę na naszej planszy z wydarzeniami, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Piątek, oczywiście to jest taki dzień, kiedy mogę Państwa zaprosić na różne wystawy, premiery filmowe, ale jakby chciałabym to na moment zostawić, ponieważ wczoraj w Łodzi było spotkanie wiceprezydenta Stępnia z mieszkańcami, z osobami, które tworzą tak zwane przemysły kreatywne i zaproponował bardzo ciekawą inicjatywę. Miasto Łódź chce oddać kilka lokali właśnie jakby na wynajem i na galerie, i na różne księgarnie, na każdą działalność, która niekoniecznie jest komercyjna, ale wniesie olbrzymią wartość dodaną w postaci kultury. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zachęcić do tego, żeby przejrzeć te lokale, przejrzeć konkurs, ponieważ tym razem jakby to nie cena decyduje. Decyduje pomysł, decyduje jakby biografia osoby, która chce się w to zaangażować. To jest ewenement właściwie w skali Polski i to właśnie chciałam Państwu polecić. Dziękuję Państwu bardzo. Martyna Sztaba.